Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. F1 kooperacja. Niczaki mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed wami rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie ciągnij mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Eurotrack. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga. Pomykam. Nie ciągnij mi się lewy, no bo tego nienawidzę. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami seria Retro Games. Co więcej, słuchajcie, w wirtualnej rzeczywistości. Także zapraszam was jak najbardziej do tej przygody. No, dzisiaj przygotowany tytuł, słuchajcie, to jest Gothic 1. No, będziemy tutaj próbowali oczywiście właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości się odnaleźć. Oczywiście nie jest to tytuł, który mocno pozwala nam wejść w ten świat, czyli no można powiedzieć, słuchajcie, że siedzimy w swoim wirtualnym mieszkaniu, no i przed nami, słuchajcie, naprawdę rozciąga się cała wielka plazma praktycznie od lewej do prawej. No i jednak jest to wrażenie dużo lepsze, także już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was właśnie do udziału w tym odcinku. Ważna rzecz, słuchajcie, no niestety podczas dialogów będę musiał tak jakby przyciszać mój mikrofon, żeby po prostu nie było takiego efektu echa, bo jednak no głośniki tutaj w goglach Oculusa są bardzo blisko mikrofonu i wtedy niestety nagrywa się podwójnie ten dźwięk, czyli nie tylko z gry, ale oczywiście jeszcze dodatkowo słyszycie coś w rodzaju echa, więc no przyznam, że nie jest to na dłuższą metę przyjemne. No i teraz oczywiście zapraszam was do rozgrywki właśnie w Gothic 1. Dla mnie naprawdę świetny tytuł, dlatego uznałem, że warto go odgrzebać i dzisiaj w serii Retro Games specjalnie dla was właśnie pierwszy odcinek z Gothic 1. Zaczynamy w takim razie. Dobrze, wejściówki niestety nie widać. Ja postaram się później to zrobić. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobrze, no tak jak widzicie, spotkaliśmy, słuchajcie, na swojej drodze Diego, który oczywiście troszeczkę nas, można powiedzieć, uratował od tego nieprzyjemnego spotkania z Bulitem. No i dowiedzmy się tak naprawdę od Diego jak najwięcej informacji. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze.
Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są 3 obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. No i dobrze, słuchajcie, tak jak widać, tutaj mamy jeszcze oczywiście możliwość skorzystania z tego, że mamy ten list, który dostaliśmy, żeby przekazać, no tutaj, magom ognia. No ale na razie, słuchajcie, zostawię tą informację dla siebie. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po tej pierwszej rozmowie. Dobrze, oczywiście, słuchajcie, jak to w świecie gotyki bywa. No, oczywiście musimy, słuchajcie, tutaj szukać, szperać, zaglądać po prostu wszędzie, gdzie tylko się da, żeby oczywiście znajdować różnorakie przedmioty, które no czasami się przydadzą, czasami się nie przydadzą. Są takie oczywiście, które no zdecydowanie są nam potrzebne, a są takie oczywiście, które bez problemu będziemy mogli wykorzystać, słuchajcie, do dalszego tutaj dalszej rozgrywki, dalszego handlu na przykład, bo możemy oczywiście pewne przedmioty bez problemu sprzedawać. No troszeczkę przeszkadza mi ten kabel. Dobra, Diego mówił, słuchajcie, żeby tutaj udać się oczywiście w głąb tego kanionu. No, mamy dosyć ostro ustawione tutaj widoczności, więc może się tak zdarzyć, że coś tutaj będzie przerywało. No, troszeczkę jest to już tytuł, słuchajcie, starszego typu, więc no, może się tak zdarzać. Dobra, tutaj mamy 2 strażników. O Jezu, przed chwilą coś tutaj normalnie poleciało. Dobra, zobaczmy, co mają nam do powiedzenia. Oczywiście znowu muszę, słuchajcie, przyciszyć, niestety. Co słychać? Wszystko w porządku, jak okiem sięgnąć. Żadnego bandyty z nowego obozu. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze.
Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadjaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. No dobra, słuchajcie, jesteśmy po rozmowach tutaj z tymi strażnikami. No tutaj oczywiście ten drugi strażnik był bardziej rozmowny. No i teraz, słuchajcie, musimy szybciutko się przedostać w miejsce, gdzie ewentualnie możemy znaleźć jakąś broń. Oczywiście wszystkie rzeczy po drodze, słuchajcie, też będziemy zbierali. No naprawdę przy ustawieniu widoczności na 140%, słuchajcie, to tutaj ten świat jest naprawdę cały widoczny, aczkolwiek gra chyba sobie nie daje rady, bo mamy taką klatkowość czasami, no oczywiście trzeba to będzie weryfikować na bieżąco, ale widać, że jeżeli ten świat się ładuje, no to wtedy właśnie mamy taką sytuację. Dobra, no troszeczkę rzeczy tutaj w skrzyneczce było. Dalej szukamy tej broni, słuchajcie, ja nic jeszcze tutaj nie widzę. Dobra, tu jest ta opuszczona kopalnia. Dobra, i co my tu mamy takiego? Tu jest ten kilofik chyba, tak? Jest, dobra. Zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Dobra. Dobrze, i teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, dwie opcje, no bo widać, że no tutaj nigdzie raczej na razie nie wejdziemy, ale możemy wejść tutaj, aż normalnie zaprasza mnie, słuchajcie, ta droga, zanim zejdziemy na dół i chyba tak zrobię. Zobaczmy, słuchajcie, co jest tutaj. Oj. Dobra, no tutaj za mostem widać, że mamy już jakiegoś pierwszego zwierzaczka, z którym będziemy się musieli zmierzyć. No i chyba widzę tam, słuchajcie, mieczyk, więc no naprawdę będzie okazja do tego, żeby zamienić sobie po prostu tą broń. No i co, on pójdzie w naszą stronę? No, lepiej dla nas, żeby, słuchajcie, poszedł sobie w drugą stronę. O, właśnie, dobra. Dobra, to chwilę jeszcze poczekamy. Bo to trzeba zrobić bardzo sprawnie. Dobra, mamy pierwszy atak. No, dobra, powiedzmy. Jak te zwierzaczki są, słuchajcie, i te potworki młode, no to widać, że nie mamy z nimi jakichś większych kłopotów. O dziwo, słuchajcie, no tytuł dla mnie bardziej sterowalny na klawiaturze niż na klawiatura plus myszka. Oczywiście zawsze możemy taką opcję włączyć i nie ma tutaj żadnego kłopotu. Dobra, zobaczmy dalej, jak to wygląda. Nie no, tutaj wychodzi, słuchajcie, już na to, że raczej się tutaj nigdzie nie wdrapiemy. Dobra, no i oczywiście to, co najważniejsze, słuchajcie, czyli nasze sejwy. S1 na dzień dobry dzisiaj, czyli sejwik numer 1. No i tutaj, słuchajcie, już widać, że są takie miejsca bardziej nas zapraszające do przygody, bardziej. Tutaj mamy
Aha, tylko nie wiem, dlaczego ja nie mogę... Nie mogę się tu wdrapać. No i to jest kłopot. Dobra, poczekajcie, zobaczymy jak to jest poustawiane tutaj. Mysz jest wyłączona. Dobra, zobaczmy jak to będzie z włączoną myszą. Dobra, tylko jeszcze muszę sobie zmienić w takim razie ustawienia dotyczące przodu. Dobra, do tyłu, w lewo i w prawo. Dobra, powiedzmy. No, o dziwo teraz weszliśmy. Dobra, jeszcze jedną rzecz tylko zobaczę, bo oczywiście możemy to podejrzeć. Tak, to było ciekawe, że to było na lewym alcie. Dobra, tu mamy, słuchajcie, kolejną opuszczoną jakąś kopalnię. No trzeba też uważać oczywiście, jak będziemy tam wchodzili mocniej w te kwestie. Dobra, no naprawdę, słuchajcie, kwestia tego, że trzeba coś podnieść, jest bardzo specyficzna, bo tego oczywiście bez naciśnięcia nie zrobimy. Ale naprawdę, słuchajcie, no polski tytuł, świetny, jeżeli chodzi o dubbing. Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę i to jest kolejny browar, który oczywiście tutaj dostaliśmy. Dobra, jak to leciało? Okej. Okay. Dobra, muszę sobie, słuchajcie, poprzypominać w ogóle, jak to wszystko działa tutaj. Dobra, skrzyneczka jest i teraz tak, przećwiczymy sobie, bo tak, o wiele łatwiej, słuchajcie, raz, dwa, trzy. Tak, jeżeli zrobimy to w dobre tempo. Raz, dwa, trzy. Dobra. Hop. Dobra, no zobaczmy. Jesteśmy w stanie w sumie tak powalczyć. Dobra, możemy schować tą brońkę na razie. Dobra, zobaczmy. Czy coś tu jeszcze jest? No tam raczej nie przejdziemy. Nie ma szans. Dobra, tutaj byliśmy. No zobaczmy. Zobaczmy, słuchajcie. Zawsze jak widzę takie ściany, za bardzo kwadratowe, słuchajcie, do wspinaczki, to aż mnie tutaj ciekawi, żeby zobaczyć, co jest dalej. Tym bardziej, że możemy sobie coś tutaj zawsze pozbierać. No tutaj, słuchajcie, już trzeba trochę... Ojojoj, dobra, mamy jakiegoś potwora tutaj z prawej strony. Dobra, tam są dwa następne, więc no, tutaj jest trochę tego towarzystwa. Dobra, zobaczmy. Na razie, słuchajcie, udaje nam się bez utraty punktów życiowych. Dobra, tam mamy następnego. Dobra, przejdziemy się do niego, słuchajcie, zobaczymy, czy coś tutaj nie ma jeszcze po drodze. Dobra, możemy sobie przy okazji rzucić okiem. O, a tam już zobaczcie. No przy takim widoku, słuchajcie, to my tu wszystko widzimy. Tam już widać jakieś budynki. Więc to jest chyba ten stary obóz, o którym wspominał Diego. No więc słuchajcie, ja to tak zostawiam. No trudno, na razie będą tam czasami jakieś ścinki. Jeżeli to będzie bardzo denerwujące, to po prostu powycinam. Dobra, już chciał nas dziabnąć, słuchajcie. Ale na szczęście udało się bez dziabania. Dobra, no tam też coś się rusza. Nie wiem, co to jest. Czy to jakiś goblin? Czyżby to goblin? Nie wiem, słuchajcie, nigdy tutaj nie wchodziłem. Dobra, mamy drugi zapis.
Okej. I lecimy, słuchajcie, na niego. Tutaj oczywiście... Tak, my lecimy z tym mieczem. No, on nas tutaj będzie nie oszczędzał. Dobra, no naprawdę, słuchajcie, no nawet zobaczcie, bez jakichś tam cięższych umiejętności na razie sobie radzimy, więc nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, i tutaj mamy dwa potworki do załatwienia. Dobra, zróbmy to jak najszybciej. Dobra, pierwszy jest. Do tego coś nie mogę trafić. No, krótki ten miecz. Dobra. Ale się udało, bez żadnego kłopotu. No ale mówię, to na razie są, słuchajcie, młode zwierzaki, więc... No, zwierzaki, potwory po prostu. Dobra, no tutaj mamy jakieś ciekawe rzeczy. Widać, że nasz poprzednik sobie nie za bardzo w tym gronie mógł poradzić. Dobra, no co tu jeszcze jest? Trzeba wszędzie zajrzeć. Słuchajcie, w każdy kąt naprawdę można znaleźć tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zawsze się coś przydaje. Jak nie na handel, słuchajcie, to później, żeby odbudować troszeczkę życie. Zobaczmy na nasze statystyki, jak to wygląda. 260 w tej chwili na 500, żeby zdobyć ten pierwszy moment umiejętności. No i wychodzi nam na to, słuchajcie, że my już tutaj raczej nie mamy czego szukać. Chyba już tutaj wszystko jest ogarnięte. Dobra, teraz trzeba... Oh my god. No nie, nie chciałem tak zejść. To było trochę bardziej hardkorowe zejście. Dobra, powiedzmy, że to tak miało iść. Dobra. No, wychodzi na to, słuchajcie, że tu już mamy wszystko. Tutaj jeszcze były te chrząszcze, więc... No, nie ukrywając, słuchajcie, chyba zrobimy sobie troszeczkę z tym porządek. Za chrząszcza dużo nie mamy, słuchajcie, ale to jest zawsze coś. Oż ty. Dobra. Jeden jest i tutaj drugi. Dobra. No, zawsze tak jak widzicie, słuchajcie, później sobie będzie można to, nie wiem, czy podsmażyć, czy ugotować, zobaczymy oczywiście. No i dobra, tutaj, słuchajcie, chyba tą część mamy z głowy. Możemy lecieć dalej, czyli tak jak mówił Diego, no schodzimy w stronę starego obozu. No, tak jak powiedziałem, słuchajcie, z ustawieniami widoku 140%, naprawdę nie ma problemu tutaj, żeby cokolwiek dojrzeć z daleka. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, tutaj mamy znowu dwa potworki do załatwienia. Oczywiście, słuchajcie, żeby nie było, robimy saving. Dobra, S3 dzisiaj. Dobra, i lecimy na niego, nie ma co. Nie no, komicznie, słuchajcie, my fruwamy sobie. Dobra, no on nas nie atakuje, więc no naprawdę nie jest najgorzej, ale trzeba trochę popracować. Chyba za daleko po prostu jesteśmy od tych potworów i nie jestem w stanie ich trafić. Dobra, co tu jeszcze mamy? Pałkę, słuchajcie, wszystko zbieramy, wszystko się może przydać. Dobra, tu już nic nie ma. Dobra, tu mamy jakiś stary miecz. No, niestety, ale kolega już skończył swój żywot. Dobra, zobaczmy, która broń jest lepsza. No, wychodzi nam na to, że ten miecz jest lepszy. Pytanie, czy on da nam radę... Dobra, zaraz to sobie przećwiczymy, poczekajcie.
zanim przejdziemy na niego. Zobaczmy, jak to działa. Pyk, 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 pyk. Dobra, nieźle. Dobra, możemy tym machać na spokojnie. Tak, to ten stary miecz? Tak, dobra. On ma troszeczkę więcej obrażeń, słuchajcie. Jest wymagana większa siła, więc może być tak, że... No, on jest taki trochę mniej poręczny. Dobra, poradziliśmy sobie, aczkolwiek tak jak widzicie, no troszeczkę nas niestety ten ścierwojad uszkodził. Dobra, w ogóle to zobaczmy jeszcze, słuchajcie, ustawienia, bo tak, grafika to jest ok. Miało być więcej, nie, dużo jest, dobra. Jeszcze zobaczmy. Nie, no tu jest wszystko w porządku, dobra. Okej. Dobra. Aha, i teraz tak, jest ciekawa, słuchajcie, taka sytuacja. Jeszcze to sprawdzę oczywiście, bo nie jestem pewny. Czekaj, zobaczymy tak. Dobra, czy my w ogóle mamy ustawienia tutaj tekstur? Modele, tekstury, dobra, wszystko jest ok. Dobra, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale wcześniej miałem taką akcję, że można było ustawić i było dużo tej krwi, to też leciało nam troszeczkę. Dobra, my zanim zejdziemy, słuchajcie, nadal mamy dużo tych jagód, więc zobaczmy, jak to działa. Czy jedna nam wystarczy? Nie, jedna nam nie wystarczyła. Dobra, dwie jagody. No i oczywiście, słuchajcie, 40x40, 360 mamy w tej chwili, no, tego doświadczenia. No wiadomo, że jak przejdziemy ten pierwszy poziom, to dobra, tu jest orkowe ziele, słuchajcie, a orkowe ziele, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, to nam coś dawało takiego dodatkowego, też na to warto zwracać uwagę. Bonus punktów życiowych. Bonus. Nie. To nam nic nie daje. Myślałem, słuchajcie, że to nam da jakąś tam dodatkową siłę czy coś. Dobra, no widać, słuchajcie, budynki tego starego obozu, więc już naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko. No oczywiście wszystko po drodze łapiemy, co się tylko da. No oczywiście jak już będziemy troszeczkę silniejsi, to oczywiście też warto, słuchajcie, no chodzić po tej krainie, rozprawiać się z tymi potworami, bo nie wiem dlaczego tak jest, aczkolwiek no jest to też i dobre rozwiązanie, że słuchajcie, jeżeli na przykład zmienia się rozdział, no to wtedy, słuchajcie, te nasze potwory pojawiają się, czy też spawnują się, słuchajcie, na nowo. Oczywiście już nie w takiej liczbie, jak były na początku w danych miejscach, gdzie byliśmy, ale to już sporo. Dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz.
Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. No dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sobie z Larfordem. No to co, czas teraz na jego kolegę Draxa. Zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy się dowiedzieć. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. No dobra, słuchajcie, dobrze, to na razie sobie zostawimy, słuchajcie, te ścierwojady. No i tak jak słyszeliście, naprawdę bardzo ciekawa opcja, czyli dla nas też opcja no, bycia myśliwym jak najbardziej też ma dosyć spore znaczenie, więc no słuchajcie, musimy się teraz postarać jak najszybciej po prostu zdobyć to doświadczenie. Spróbować jakoś posiąść tą wiedzę. Dobra, tu mamy strażników. Zobaczmy, co mają do powiedzenia.
Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie nowy. Stary obóz leży pod mostem. Przepuść mnie! Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę! Czym się tutaj zajmujecie? A na co pilnujemy, żeby... Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. No dobra, słuchajcie, widać, że taki trochę, można powiedzieć, lekki szartowniś. O my god. Otwórz tę cholerną broń! Dobra, na to też trzeba, słuchajcie, uważać. No, oni od razu myślą, że chcemy ich oczywiście zaatakować. Dobra, i teraz słuchajcie, no tak jak powiedział nam Drak, zresztą zobaczcie, że tutaj naprawdę zaczyna się robić wokoło nas dosyć spora przestrzeń do zwiedzania. No i tak jak powiedział Drak, słuchajcie, dobrze by było, żebyśmy po pierwsze najpierw troszeczkę nauczyli się kwestii związanych, słuchajcie, z umiejętnościami pozyskiwania właśnie tych skór, kłów i tak dalej, z tych wszystkich potworów, z tych zwierzaków, jak to tutaj mile są nazywani przez strażników. No, nam to da na pewno, słuchajcie, wartości, a jeżeli będziemy mieli wartości, no to oczywiście będziemy mogli kupować dobre bronie, więc powinno być nam troszeczkę pod tym względem łatwiej. I to jest, słuchajcie, warunek numer jeden. Dobra, udało nam się, słuchajcie, dotrzeć do starego obozu i myślę, że to byłby dobry finał na dzisiejszy odcinek. Naprawdę sporo tutaj zwierzaków dookoła, tak jak widzicie, naprawdę teren robi się po prostu potężny i jeszcze raz potężny. No i oczywiście, słuchajcie, w następnym odcinku będziemy wchodzić do tego starego obozu. Zobaczymy, słuchajcie, z czym będziemy tutaj ewentualnie się borykali. Jeszcze tak patrzę szybciutko, żeby tutaj, słuchajcie, nic nie pomijać, bo nam naprawdę wszystko jest tutaj potrzebne i niezbędne. No ale dobra, mamy w sumie wszystko. No dobrze, słuchajcie, myślę, że dotarcie do starego obozu będzie dobrym finałem dzisiaj na ten pierwszy odcinek w VR-ze w Gothic 1, słuchajcie, w Retro Games na moim kanale. Także oczywiście trzeba pamiętać ostatni saveik na dzisiaj. Moment, to miało być tutaj. Dobra, S4, zapisujemy, słuchajcie. No i cóż, dzięki bardzo. Możemy oczywiście sobie zmienić widok, taki sobie zrobić właśnie, o. Także słuchajcie, dzięki bardzo za dzisiejszy odcineczek, że byliście ze mną. Oczywiście zapraszam was już teraz gorąco na kolejne odcinki z serii Retro Games na moim kanale. No przy okazji, słuchajcie, VR-y, więc wirtualna rzeczywistość zapukała właśnie na kanał Dark Owen. Będziemy testowali Oculus 2 Quest w różnych tytułach, więc też do tego serdecznie zapraszam, zachęcam. Naprawdę ciężko się oczywiście na początku przyzwyczaić, ale uwierzcie mi, że z każdym dniem po prostu jest coraz to łatwiej, praktycznie już nie ma wtedy żadnych bodźców. No, niektórzy by powiedzieli, że niepotrzebnych, niektórzy by powiedzieli, że nieubłagalnych, no ale cóż, do wszystkiego oczywiście możemy się przyzwyczaić. Także słuchajcie, już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek serii Retro Games na moim kanale. Za dzisiaj dzięki wielkie, oczywiście serdecznie was pozdrawiam, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. F1, do operacji.
ciągnie mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed wami rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Euro Truck. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga. Pomykam. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Welcome in my destiny.